Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Także witam was bardzo serdecznie i państwo ze służb i ci, którzy tutaj będą w imieniu mediów nagrywali gdzieś tam pod nogami, po tam gdzieś. Ja bardzo proszę, żebyście nagrywali, ale mam taką prośbę. Bo jak wiecie, przed tą konferencją media tutaj opisały, co na tej konferencji będzie, to są prorocy jacyś, ale ja bardzo ich proszę, jeśli tutaj jesteście, nagrywajcie, ale mówcie swoim czytelnikom i kimkolwiek prawdę. O nic więcej nie chodzi. Nie manipulujcie, nie kombinujcie, jak to macie. I teraz, kiedy właśnie media rozgrzały temat, ja ten temat mojego wystąpienia tutaj zmieniłem. Właśnie jak leczyć pacjentów z COVID-19, powiedzmy, nawet w stanie agonalnym. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, co się w tej chwili w Polsce dzieje. To szaleństwo, możemy godzinami o tym mówić, ale oni mają zawsze jedną przyczynę. Oni mają zawsze jeden powód mówienia, straszenia polskiego społeczeństwa. Tą przyczyną jest informacja dotycząca, ile osób zachorowało tego dnia i ile osób umarło tego dnia. Usuńmy tą przyczynę i po pandemii. No więc usuńmy tą przyczynę. A więc zaczynamy od tego, że przedstawię państwu tutaj oczywiście sugestie dla lekarzy i bardzo ważna rzecz, slajd ten nie może być rozpowszechniany bez mojego komentarza i zaraz zobaczycie dlaczego. To nie dlatego, że jest tam tajemnica, tylko chodzi o to, że ja teraz dla państwa przygotowując tą prezentację mam w punktach, te punkty będę szybko omawiał, ja będę mówił szybko. Dlatego, że zależy mi na tym, żeby przedstawić państwu jak najwięcej informacji i zobaczycie, dlaczego tak napisałem. Witajcie kochani, tu Artur, ATVB Zdrowy Kanał. To jest tylko zwiastun. Przeczytajcie ważne informacje na planszach. Pełny wykład jest na kanale Niesforny TV. Bezpośredni link do kanału jest w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu podpiętym. Subskrybujcie Niesfornego i włączcie dzwoneczek. Tam będę umieszczał inne wykłady zdrowotne. Pozdrawiam słonecznie, Artur. Dlatego, że, drodzy państwo, dlatego, że powstało społeczne pogotowie antysepsowe, bo jak lekarz nie chce leczyć, to coś trzeba zrobić. No. Powodzenia, drodzy państwo, mówię, jest to pogotowie, jest 60 ratowników. W Poznaniu też. Umiera osoba z powodu sepsy. Ratownik, dzwoni rodzina, ratownik jedzie, w nocy o północy dowozi te informacje, które macie tutaj państwo w postaci tej pięknej broszury. Dzięki jeszcze raz Renia, to był tu. Tu jest wszystko napisane, co zrobić, jak zrobić, publikacje medyczne, wszystko tutaj jest. Ratownik dowozi askorbinian z sodu za darmo, daje to lekarzowi i odchodzi. Teraz w sercu lekarza pozostaje decyzja, zastosować czy nie. To leci automatycznie, dziękuję państwu za uwagę. Słuchajcie, zaraz wam jeszcze dwa słowa na koniec powiem, bo już kończę. Już kończę. Chciałem powiedzieć państwu, że pierwszy raz spotkałem się z lekarzem w szpitalu na SOR-ze. Opisałem to w drugiej części. Tu jest fragment też w tej broszurce. Dzisiaj ten pan doktor mówi mi tak. Od 5 lat, kiedy przeczytał pierwszą część ukrytych terapii, ja o tym bardzo często mówię, to jest tu opisane, u mnie na oddziale nikt nie umarł jeszcze z powodu sepsy. A ja słyszę, tak, to jest polski lekarz. No, a ja słyszę coś takiego, rozmawiam z anestezjologiem i mówię, czy masz do czynienia z sepsą? No tak.
Ale to dlaczego nie leczysz? Bo to, tego się nie da, wiesz, tam ludzie umierają. Jak jest ciężko, to podamy środki do tego, żeby sobie wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną, żeby se spokojnie umarł. To się dzieje w polskich szpitalach, bo to mi pielęgniarki mówią. Panie Jurku, to ja tam nie damy rady, lekarz nie ma pojęcia, co zrobić. I wracam szybciutko do tego, polski lekarz, słuchajcie, mówi, od 5 lat u mnie nie ma sepsy. Da się, da się. To tragedią polską jest to, że tego nie robią. Drodzy Państwo, dlatego właśnie powiedziałem, dziękuję Państwu za uwagę. I Jerzy Zięba. Bardzo dziękuję. Nie, 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 siadajcie, siadajcie. Słuchajcie, to lepiej siadajcie. Bardzo dziękuję naprawdę za uznanie. Bardzo dziękuję, ale na koniec proszę popatrzcie, tutaj jest adres internetowy jerzyzieba.com. To jest adres internetowy mojej strony. Przestaję publikować już na BitChute. Przestaję jeszcze tam na VK, ale to jest adres internetowy mojej strony, gdzie macie wiele artykułów, macie filmy, 35 filmów odnośnie tych szczepionek konwencjonalnych, pozostałe filmy, gdzie tłumaczę mechanizmy, dlaczego one są takie niebezpieczne i tam, na tym właśnie, jerzyzieba.com, tam będę robił streamy, tam będę robił informacje, których nigdy nie będę mógł opublikować na Facebooku ze względu na cenzurę. Także zachęcam Państwa bardzo. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo. Wielkie brawo. Dziękujemy panie Jerzy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.